Vlogmas, dzień 8. Hejka, hej! Witam was bardzo serdecznie w nowym vlogasku. Dzisiaj taka trochę mroczna jestem, bym powiedziała, bo dziś tak na czarno, gdzie ja nigdy na czarno nie chodzę praktycznie. Usta mam dzisiaj takie kolorowe, więc stwierdziłam, że... Ale stwierdziłam, że się dzisiaj odstroję do vloga. Słuchajcie, dzisiaj, słuchajcie, byłam w lumpach i powiem wam, że trafiłam super perełki. Zapłaciłam 80 zł. Dużo, niedużo. 80 zł za 4 rzeczy. To uważam, że nie jest najgorzej. Bo wychodzi po 20 zł na sztukę, a pokażę wam, co upolowałam. I zacznę od książki. Książka kosztowała 8 zł, tu mam cenę. I słuchajcie, nie uwierzycie, co to jest za książka. To jest, słuchajcie, Dom Gucci. Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku. Sarah Gay Forden. I powiem wam, że nigdy w życiu nie spodziewałam się, że kiedykolwiek upoluję jakąkolwiek książkę na szmatach. A tu proszę, za 8 zł była jeszcze coś, była jeszcze jakaś fajna jedna książka, jakaś biografia jakiejś projektantki, już nie pamiętam dokładnie, jakaś coś na imię, ale była po angielsku, więc stwierdziłam, że ja nie jestem na tym etapie, żeby nie czytać po angielsku, to zdecydowanie nie. I kupiłam Dom Gucci, to jest po polsku. I są tutaj, słuchajcie, zdjęcia. To jest cała historia Gucci. Jest też na tej podstawie film, więc mega fajnie. Może uda mi się przeczytać. Nie mówię, że ja to na pewno przeczytam, ale może mi się uda przeczytać. Za 8 zł stwierdziłam, że ją wezmę, tak czy siak. Bo kiedyś czaiłam się na tę książkę, a ona w cenie regularnej kosztuje około 40 zł, myślę. To jest 44,90 cena, ale powiem wam, że naprawdę no, jestem ciekawa. Ogólnie Gucci... No, jest to znana marka, więc myślę, że fajnie będzie o niej poczytać. Tu mamy wkrótce film w reżyserii Radleya Scotta w gwiazdorskiej obsadzie w rolach głównych Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto i Al Pacino. Także spoko. Ciekawa jestem tej książki, nie mówię, że na 100% ją przeczytam, bo ona jest dosyć gruba i nie wiem, czy mnie zainteresuje, ale na pewno chciałabym podjąć próbę, chciałabym zacząć czytać, bo ja nigdy tego typu książek nie czytałam i nawet nie mam na swojej półce, a tu może być naprawdę ciekawa pozycja, także zobaczymy. Ja dam jej szansę. I teraz słuchajcie, mam 3 sweterki i powiem wam, że jestem strasznie ciekawa tych sweterków. Pierwszy z nich to jest sweterek z firmy H&M w rozmiarze XS. No ja XS to tak niezbyt bym powiedziała, ale słuchajcie, mega mi się spodobał. Wygląda on tak, jest w takim super kolorze, nie wiem, czy kamera ten kolor odda, bo to jest taki zielony kolor, ale to jest taki jakby wyblakły zielony, w paski, ma super przesłodki materiał, taki bardzo, podejrzewam, że to jest akryl, ale ma taki bardzo miękki ten materiał, poczekajcie, zaraz poszukamy. No, poliester tu już widzę, więc no, składowo nie jest to jakaś zdobycz życia. Poliester, poliamid, elastan, ale jest 3% wełny, więc no gdzieś tam ta wełna jednak się przebiła. Naprawdę czuć taką miękkość tego swetra, jest taki no, lejący i miękki, super sprawa. No H&M zawsze ma duże rozmiary, ja jestem do tego przyzwyczajona, więc jeżeli chodzi o sweterki, to ja tak S-kę zazwyczaj kupuję, jak w jakimkolwiek w ogóle sklepie kupuję, to kupuję S-kę, no i ten myślę, że powinien być ok, bo myślę, że to jest takie małe M, więc myślę, że ten powinien być ok, no ale zobaczcie, jest naprawdę piękny, bardzo mi się spodobał i przede wszystkim jak się go dotyka, to jest taki bardzo, bardzo mięciutki. Kolejna rzecz, to jest coś, co chciałam sobie zamówić na Shein, bardzo podobny, to jest sweterek z firmy Tu. Bardzo spodobał mi się ten taki wzór, taki, no nie wiem, sama jak to, gepardzi, bym tak powiedziała. W takie właśnie cetki, bardzo ładnie będzie wyglądał. Jest mega gruby, mega mięsisty, z takim, no zobaczcie, z taką, no nie wiem jak to określić, takim pluszem jakby. Mega mi się spodobał. Powiem szczerze, że nie wiem jaka jest cena tych sweterków, dlatego że w tym second handzie, w którym ja chodzę, jest tak, że tam płaci się za daną kategorię. Czyli na przykład są kurtki, jest tak, kurtka długa kosztuje, nie wiem, 55 zł. Kurtka krótka kosztuje 50, płaszcz długi kosztuje 45, a płaszcz krótki 40. Marynarka 35 i wiecie, tak schodzi. Sweter na przykład 20, rozpinany 25, nie rozpinane. No wiecie, tak, to jest takie kategoryzowane i ja nie wiem dokładnie ile to kosztowało. I on w ogóle jest z, nie wiem skąd, ale na pewno z Chin. A, z Tu. I tutaj mamy
akryl i poliamid, więc no, tutaj skład nie jest jakiś rewelacyjny. Zresztą ja też, ja nigdy nie powiedziałam i nie powiem, że jakoś tam mega patrzę na składy. Oczywiście znalazłam ostatnio na Vinted perełkę. Trzymamy kciuki, żeby była dobra, bo naprawdę mam nadzieję, że ta rzecz będzie naprawdę dobra, ale pokażę Wam te swetry w innym filmiku, albo w tym, nie no, chyba w innym. Sfirmy tu i zobaczcie, jak on wygląda. Jest piękny, jest naprawdę piękny, mega mi się spodobał, bardzo, bardzo fajny i myślę, że będzie bardzo mięciutki, milutki i przyjemny. I jaki to jest rozmiar? Nawet nie wiem, jaki to jest rozmiar, powiem szczerze, bo tutaj przy metce jest urwany, ale obstawiam, że to jest M-ka. I ostatni, słuchajcie, jest to taki kardigan w kolorze różowym. Jezu, jaki to jest piękne. To jest, słuchajcie, kardigan w kolorze różowym. W ogóle te rzeczy nie śmierdzą. Z takiego, kurde, jak ja chciałam taki sweterek, uwierzcie mi, naprawdę chciałam. Tylko, że chciałam taki wielobarwny, a ten tak mnie urzekł. To jest, słuchajcie, różowy kolor. Taki włochaty. O, tamten jest włochaty, tego sobie brakowało. Taki włochaty, słuchajcie, z taką srebrną nitką i on jest cały różowy. To jest, co prawda, z działu dziecięcego. Rozmiar 170. Więc ja nie wiem, czy on nie będzie dobry w barach, ale stwierdziłam, że zaryzykuję, bo jest cudowny. On ma tutaj, słuchajcie, kieszonki. Kieszonki, jak ja to zajechałam po prostu jakimś językiem niewiadomego pochodzenia. Tu ma kieszonki, no wygląda po prostu bosko. Ja zaraz te swetry przymierzę i Wam je pokażę, jak w nich wyglądam i tak dalej, bo jestem bardzo ciekawa. Super też, że trafiłam tę książkę Gucci. Tak jak mówię, zacznę czytać. W ogóle tu ma tak dużo literek na jednej stronie. Ja nie przepadam z takimi książkami, bo ja się strasznie długo, monotonnie czyta. Ale to będzie na pewno jedna z pierwszych pozycji na nowy rok. W nowym roku postanowienie mam, że chcę więcej czytać. Mam nadzieję, że te postanowienia, które gdzieś tam sobie założyłam, na pewno jakoś tam mi pójdzie z nimi. I powiem Wam, że no tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolona. I słuchajcie, dostałam przed chwilą wiadomość, że mam paczkę w paczkomacie. Ja w ogóle jestem w szoku, bo wszystkie paczki, które zamawiałam, były wczoraj. Bo wczoraj sobie siedziałam, byłam smutna, stwierdziłam, że dobra, zrobię sobie taki jeden dzień, bo zamówiłam sobie kilka paczek i słuchajcie, zamówiłam sobie trzy swetry na Vinted. Zamówiłam tak, trzy swetry na Vinted, dwie rzeczy na Shinie. Tu zamówiłam kupę, więc już mam 8 rzeczy, masakra, nie wiem, w ogóle masakra. Szkoda gadać, nie komentujmy. I słuchajcie, jedną rzecz zamówiłam na Pakutenie i ja, słuchajcie, jestem w szoku, bo mówię, kurde, no nie mogło mi nic przyjść, no bo panie z Vinted dopiero dzisiaj ponadawały paczki, więc one się nie przetransportowały magicznie tutaj, a nie szły z Rzeszowa do Rzeszowa. No i co mogło mi przyjść? Nic innego nie zamawiałam, a wszystko, co już miałam, to przyszło. I słuchajcie, zamówiłam wczoraj sukienkę z Pakutena i już mi dzisiaj przyszła, że jestem w szoku, bo zobaczyłam Pakuten, myślę, o co chodzi. Sukienkę, słuchajcie, sweterkową na święta. Więc otwieramy, zobaczymy faktycznie, co to przyszło. Także jestem w szoku, naprawdę w szoku, bo wczoraj zamówiłam późnym popołudniem i dzisiaj już była rano w Pakutenie, więc szok. I słuchajcie, no, piękną sukienkę. Zaryzykowałam, bo to jest rozmiar S na M. Ja raczej noszę rozmiar M na L, ale nie było w ogóle takich rozmiarów, więc zdecydowałam, że okej, zamówię, najwyżej oddam i zapłaciłam za nią 100 zł, 100 z groszami. No, także tak. I słuchajcie, ja zazwyczaj, tak jak mówię, ja zazwyczaj kupuję rzeczy z drugiej ręki. Jeżeli chodzi o Pakuten, to rzadko tam zamawiam, bo jakoś tak kilka razy zamówiłam sweterek i przyszedł mi badziewny, przyszedł po prostu kawałek szmaty. No i zdecydowałam, że po prostu o wiele łatwiej będzie mi zamówić po prostu kupować rzeczy w second handzie, tak jak na przykład w tym wypadku, gdzie kupuję piękne rzeczy, które widzę, które są w dobrym stanie. Ale zdecydowałam się na to, bo słuchajcie, to wygląda ona tak. Ja jestem bardzo ciekawa, za chwilę, słuchajcie, wskoczę w rajstopy, w takie ciężkie buty, pasek i to, i zaraz sobie ją wystylizujemy, bo ja jestem jej mega, mega ciekawa, słuchajcie, no ale jest piękna. Na stronie, na modelce, wiadomo, wszystko pięknie wygląda, zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie. Jestem ciekawa tego rozmiaru, wygląda na taką całkiem sporą, ale zobaczymy, czy nie będzie mnie za bardzo opinać. Także idę mierzyć, łyka kawy piję. I idę mierzyć te perełki, mam nadzieję, że perełki, bo mega jestem ciekawa, jak one wyglądają. Także uciekam i zaraz idziemy otwierać kalendarze adwentowe. Także
Zapraszam Was do dalszej części tego. To jest, ja mam dzisiaj jakoś problem z mową. Nie mogę się wysłowić po polsku, tylko jakoś takim dziwnym akcentem zajeżdżam. Zapraszam Was na dalszą część tego vloga. Mam nadzieję, że w miarę ciekawego, bo to już drugi haul lumpeksowy w grudniu, także. Okej, słuchajcie, zaczęłam od tego sweterka i powiem Wam, że jest super. Strzał w dychę. To jest rozmiar M na pewno. Taki typowy M. Pięknie wygląda, naprawdę pięknie. Do czarnych spodni, tutaj do tego czarny pasek. No będzie wyglądał idealnie, także myślę, że mega fajny zakup. Tu ma takie fajne ramiona, znaczy ramiona, rękawy. Takie, no super, mega mi się podoba i fajnie wygląda. Także temu dajemy okejkę. To jest na pewno idealny, super, super zakup. Drugi sweter to również strzał w dziesiątkę, no wygląda po prostu przepięknie, no i tak jak mówiłam, H&M-owskie S, XS to jest takie typowe M, oczywiście znowu włożę w spodnie, jak to ja zazwyczaj mam nosić tego typu. Ten sweterek jest zdecydowanie cieńszy i na takie zimowe dni nie za bardzo, wydaje mi się, bo on jest mimo tej wełny w składzie delikatnie cienki, ale powiem Wam, że wygląda ekstra, naprawdę też do czarnych spodni myślę, że będzie super, no i ten materiał jest taki mega przyjemny. Jezu, on jest super do ciała, także naprawdę myślę, że ta domieszka wełny robi swoje, także taki bardzo, bardzo, bardzo fajny, no super, mega fajny, także polecam. Polecam, daję okejkę. Bardzo fajny. Okej, słuchajcie, i ostatnia rzecz, akurat do czarnego t-shirtu, taki miałam pod ręką. Mam ten sweterek i to jest rzecz do przemyślenia, jest cudowny, piękny i bardzo mi się podoba, ale delikatnie ciasny, mam wrażenie, że jest taki po prostu tu w barach, bardzo na mnie przylegający. Także to jest taki produkt, taki, nie wiem, sweterek do przemyślenia, że tak powiem, bo piękny jest i bardzo mi się podoba. No ale tak jak mówię, to jest rzecz do przemyślenia zdecydowanie, bo jak ma być za mały i mam w nim nie chodzić, to też bez sensu. Więc tą rzecz po prostu przemyślę, może ktoś dostanie, może ktoś zechce kupić, a może, nie wiem, komuś oddam. Zbliżają się święta. Więc nie wiem, słuchajcie, jeszcze przemyślę, aczkolwiek nie powiem, podoba mi się bardzo, naprawdę bardzo, jest piękny. Dajcie znać, co wy myślicie na temat tego sweterka, bo ja jestem rozdarta, powiem szczerze. Idę skakiwać w sukienkę. Słuchajcie, zrobię coś takiego, to wygląda po prostu bosko i to jest zdecydowanie sukienka, która jedzie ze mną na święta. Słuchajcie, do tego jakiś fajny pasek tutaj, wiecie, do spięcia, czarne rajstopy, jakieś ładne coś i jest naprawdę super. Oczywiście, gdyby ktoś się uparł i bardzo chciał, to może to nosić nawet jako sweter, bo myślę, że jako sweter też ok. Jeżeli ktoś lubi takie długie swetry, na przykład takie, teraz do spodni też całkiem spoko to wygląda, ale no ja kupiłam to zamysłem noszenia tego do sukienki, jako sukienkę do spódniczki, do rajstop. Także myślę, że to zdecydowanie na plus i na pewno zostaje. Byłam pewna, że SM się nie zmieszczę, a tu proszę, słuchajcie, proszę bardzo, proszę. Jest piękna, polecam, super, zostawiam Wam link na dole, żebyście sobie mogli kupić, naprawdę ekstra. I jest, długość też jest fajna, bo jest przed kolano i myślę, że tutaj jeszcze pasek do tego, jakieś buty na lekkim obcasie i naprawdę będzie subcio. Hejka, hej! Witam Was ponownie. Ja już, słuchajcie, zrobiłam wszystko. Właśnie nastawiłam kolację, więc kolacja się robi. Zrobiłam sobie... Wypiłam kawę, zrobiłam sobie herbatkę, włączyłam choinkę moją piękną, żeby Wam pokazać. Mam tutaj, słuchajcie, takiego oto misia. I tak, za chwilę Wam pokażę moje prezenty mikołajkowe, bo trochę tego dostałam, więc za chwilę Wam wszystko powyciągam, poukładam tutaj, przypomnę sobie, co to było i Wam pokażę. Ale zanim to testujemy herbatę i jest to herbata z wczorajszego kalendarza adwentowego. I to jest English Tea Shop, cynamon, moringa i imbir. Także tu przyniosłam specjalnie i pachnie bosko. Ale zanim to otworzę kolejne kalendarze, bo po to przyszłam, żeby otworzyć kalendarze. Więc zacznę od Clipper. Dzisiaj mamy 13 i 13 okienko. I to jest... Oczywiście standardowo Wam tu napiszę, bo ja mam ten kalendarz z Allegro, z aukcji z Allegro i tam po prostu mam wszystkie smaki wypisane, więc tam jest dokładnie wszystko rozpisane,
co i jak, ale tak mniej więcej. Hej, zaczęłam nagrywać, skończyła mi się pamięć, także nagrywam od początku. Przychodzę do Was, bo po pierwsze, za chwilę Wam pokażę moje prezenty na od Świętego Mikołaja. Tak naprawdę robiliśmy sobie na razie tylko z Daniela strony. U mnie ze strony pewnie będziemy sobie robić dopiero na święta te prezenty, bo po prostu nie damy rady tak tego wszystkiego ogarnąć. No i słuchajcie, robiliśmy tak, że po prostu każdy kupował sobie prezent, czyli my na przykład z Danielem kupowaliśmy prezenty Daniela rodzicom, braciom, bratowej i dzieciom. No i każdy, czyli na przykład Daniela, nie wiem, tam brat kupował jemu i mi i tak dalej, wiecie o co chodzi, że my tak jakby jako par, jako małżeństwo kupowaliśmy po jednym prezencie i nam też kupowali mniej więcej po jednym. No, także tak to wyglądało, także kilka rzeczy fajnych dostałam, pokażę Wam na pewno za chwilę co dostałam, bo naprawdę kilka fajnych rzeczy udało mi się Mikołaj Święty mi przyniósł, także tak. No i przede wszystkim pokażę Wam prezent, który dostałam od mojego prywatnego Mikołaja, bo to, co Daniel dostał, to już Wam pokazywałam w którymś tam z filmików, a ten, który słuchajcie, który ja dostałam, jest przepiękny, sama sobie wybierałam, więc wiecie, ale jest to torebka, nie będę tutaj ukrywać, jest to torebka, na którą długo dosyć polowałam, bo szukałam idealnej torebki, takiej małej, którą będę chciała właśnie nosić, ale o tym zaraz. Zanim się rozgadam, to słuchajcie, mam tu herbatkę z wczorajszego kalendarza, bo wczoraj już nie wypiłam. I to jest ta, to jest moringa, cynamon i imbir i właśnie ją próbujemy. Ale mocno cynamonowo-imbirowa. Jeżeli lubicie takie smaki cynamonowo-imbirowe, na przykład do tego jeszcze dodać goździki, pyszna, naprawdę pyszna. I powiem Wam, że ten kalendarz jest genialny. Ja się zastanawiam nad zakupem jeszcze raz tego samego i po prostu codziennie będę sobie wyciągać, bo jest naprawdę genialny. Ten Clipper jest takie 2 na 10, a tutaj mamy 10 na 10. Jest naprawdę pyszna ta herbatka. Cudowna, bardzo aromatyczna moringa. No moringa, sama nawet nie wiem, jak określić ten smak, ale moringa do tego, słuchajcie, przepyszny cynamon, który ja kocham, więc cynamon i trochę imbiru, super. Dobra, i teraz słuchajcie, otwieramy kalendarze. Ten kalendarz z Clipper, tutaj będę Wam pisać, jaki to jest smak, bo wracamy po prostu od początku, czyli to jest powtórka z rozrywki, czyli jedynka. Jedynka, tak jakby od początku, czyli to jest te Happy Monday. To jest oczywiście na bazie hibiskusa, większość tych herbatek, także coś takiego. Tu już mi niewiele zostało, słuchajcie, połowa tego kalendarza, jesteśmy za połową. Otwieramy teraz ten i według tym kalendarzem idziemy według vloga, czyli na pewno mi jeszcze na poświętach zostanie. Także po świętach może sobie zrobimy małą kontynuację vlogmasa? Co Wy na to? Jeszcze mi zostanie na pewno kalendarz, bo ten kalendarz już tak otwieram, wiecie jak idzie, dniami, a ten kalendarz otwieram po prostu tak jak idzie vlogmas. Także na pewno mi po świętach jeszcze zostanie i to jest English Polish Tea. I uwaga, uwaga, jakaś brązowa, znowu coś z czekoladą. To jest szok, bo to jest herbatka, czarna herbata z kawą, kakao, cynamonem i caflofer, nie wiem co to, muszę przetłumaczyć na translatorze, także tutaj Wam napiszę, ale no nie wiem co to, ale na pewno jest to z kawą i z kakao. To jest bardzo ciekawe i powiem Wam szczerze, że chyba kupię koleżance to, moja koleżanka lubi herbatę tak jak ja i chyba po prostu zamówię to na jeszcze raz na Allegro, 2 sztuki i po prostu wezmę jej do pracy i będzie miała taki prezent, bo ona ma niedługo urodziny, więc będzie miała taki prezent urodzinowy. Po prostu zaniosę jej do pracy i codziennie będzie miała nową herbatkę. Spoko, żałuję, że nie wpadłam na to wcześniej, tylko w połowie grudnia, ale powiem Wam, że nie wiedziałam, że ten kalendarz jest taki super, więc po prostu chyba jej kupię taki kalendarz i będzie miała, bo jest naprawdę zarąbiste są herbaty, powiem szczerze, że jestem w szoku. I jeszcze otwieramy kalendarz z Only Bio i mamy numerek 7, dobrze mówię? Nie, 6, tak? 1, 5 tu było, 4,
O Jezu, 5, tak. Teraz numer 6. Mamy go tu. I uwaga. Dziwny kształt. Jakiś pełnowymiarowy produkt. Czyżby, czyżby. Wcierka do skóry. Czekajcie, muszę to wyciągnąć. Wow. Powiem szczerze, ja tak chyba u dziewczyn, o to już jest puste, u dziewczyn z o matko i córko chyba gdzieś tak ukradkiem widziałam po prostu to, ale nie wiedziałam dokładnie jaki to jest. I to jest wcierka odżywcza, odżywia skórę głowy i wzmacnia cebulki. Ja mam jakąś wcierkę teraz, tylko z czego ja ją mam? Chyba też z Only, z tego. Chciałam sobie kupić jantara, bo ja teraz zapuszczam włosy, a akurat mi się kończy wcierka do włosów, także słuchajcie. Idealnie. Chciałam kupić jantara, ale to nie przeszkadza. Super. Odżywia skórę i wzmacnia cebulki. 96% składników pochodzenia. Super. I przede wszystkim ma ekstra ten atomizer. Taki, wiecie, że tak... Nie, że taki... Ja mam, nie pamiętam już z jakiej firmy, ale też chyba właśnie... Nie, z Onibio. Z Onibio chyba. Taki, tylko że ona jest w takim zwykłym sprayu, a tu mamy taki. No to jest mega. To jest super sprawa. W ogóle każda z tych rzeczy z Onibio jest super. I to jest pełnowymiarowy produkt, 100 ml, także mega, piję herbatkę, idę zbierać rzeczy i nagram Wam, co takiego dostałam od Świętego Mikołaja. Okej, słuchajcie, dobra, no to co, zaczynamy pokazywanie. Oprócz świątecznych skarpetek dostałam jeszcze taki oto świąteczny sweter z pingwinem, tak on wygląda, także... Mam nadzieję, że zabrałam wszystkie rzeczy, które mniej więcej, które dostałam. I tak jak mówię, oprócz świątecznych skarpet, których pokazywać Wam nie będę, bo są gdzieś tam w praniu, to słuchajcie, mam jeszcze świąteczny sweter z pingwinem, który jest po prostu the best. Mega są fajne świąteczne swetry. Dobra, także ja już ogarniam włosy, obiecuję, że już ich nie będę ruszać. No, także pokazuję Wam, co dostałam. Nie będę mówić, co od kogo, pokażę Wam tylko prezent od mojego męża jako oddzielny, resztę pokażę Wam po prostu zbiorczo. Dostałam pierwszy, co to oczywiście ja mogę dostać, to dwie książki, obie są od Remigiusza Mroza. Pierwsza z nich to jest z pierwszej piłki, idealnie na mundial, słuchajcie, się trafili. To jest akurat prezent, który dostałam na imieniny, bo miałam 25 listopada imieniny. Więc dostałam na imieniny, ale chciałam Wam tutaj pokazać, bo chciałam Wam pokazać, że taką grubaśną książkę dostałam. Także z pierwszej piłki Remigiusza Mroza, ja nie wiem kiedy to przeczytam. Nowy rok, obiecuję samej sobie jedną książkę w miesiącu. Sama sobie muszę to obiecać i wykonać jedną książkę w miesiącu, bo mam tyle zaległości, że głowa mała. Także mam nadzieję, że mi się uda chociaż trochę nadrobić te zaległości czytelnicze, ale tak, pierwsza to jest z pierwszej piłki. Druga to jest Świat, który nie nadejdzie. Z tego co mi się wydaje, to jest druga część jakiejś duologii. Czy to nie jest, nie wiem, coś mi się kojarzy ta okładka, ale coś takiego dostałam. Nie wiem, czy to jest druga część, czy trzecia, czy pierwsza, czy jaka. Szczerze, nie wiem. Ja po prostu gdzieś kiedyś widziałam tą okładkę i jakoś tak nie zwróciłam na nią wcześniej uwagi. Ale zobaczymy, może będzie ciekawa, także to. Kolejne, co oczywiście ktoś, kto mnie zna, to herbatki. Dostałam taki zestaw herbatek firmy Vitax. Są pyszne te herbaty. Powiem Wam, że tutaj jest na przykład malina i jeżyna. Boże, jaka ona jest dobra, przepyszna jest ta herbata. Do tego, do maliny i jeżyny dodaję odrobinę soku, który tam mam też o malinę i jeżyna. Jest petarda. Ale oprócz tego mamy zwykłą zieloną, mamy miętę, mamy zieloną z opuncją i mamy jeszcze owocowe. Dzika róża, jeżyna i malina, owocowy raj, owoce leśne, melisa z pomarańczą i żurawina, malina. I powiem Wam, że pyszne są. Każda z nich jest pyszna. Mięta, malina i jeżyna i melisa z pomarańczą to moje ulubione, ale ogólnie polecam, bardzo fajny pomysł na prezent. Do tego, słuchajcie, dostałam kubek i mój teść mieszka za granicą, mieszka w Szkocji i słuchajcie, dostałam taki piękny kubek ze Starbucksa z Glasgow, jest najlepszy. Ja po prostu kocham Starbucksa, uwielbiam Starbucksa i czekam aż otworzą w Rzeszowie, bo mieli otwierać, ale uwielbiam, tutaj mam Starbucks, słuchajcie, uwielbiam Starbucksa i powiem Wam, że no... Zobaczcie, Glasgow. Kocham i ta seria jest przepiękna i ten kubek ma idealną wielkość. Naprawdę idealną, także super. To jest naprawdę teść, widać, że trafił w setę, bo to jest naprawdę jeden z ulubionych moich kubków, jest naprawdę super. Dostałam również proteinowa orchidea, odżywkę do włosów
o wysokiej porowatości, także tak wygląda z firmy Anwen. Bardzo lubię, więc na pewno zużyję. Dostałam perfumy i te perfumy też nie są chyba dostępne w Polsce. To jest Essence Cotton Blue. Wyglądają one tak i one mają taki przepiękny... przepiękny taki zapach, jakby wam go określić. Takiej czystości, takiego świeżego prania. Bardzo świeży, oryginalny zapach, bardzo fajny. 100 ml. Tak wygląda, jest naprawdę super. No i teraz słuchajcie, a jeszcze dostałam takiego oto Mikołaja. Jest przepiękny, bardzo chciałam tego Mikołaja sobie sama kupić nawet, bo tutaj super wygląda pod choinką i naprawdę wygląda ekstra, także taki Mikołaj. Oprócz tego dostałam masę przeróżnych słodyczy, więc tutaj dla wszystkich bardzo dziękuję. I słuchajcie, co jeszcze dostałam? Tu, słuchajcie, dostałam od mojego Mikołaja prywatnego taki cały komplet herbatek. Ja wam tych herbatek nie pokażę, ale sama te herbatki wybierałam, bo planuję zrobić taki fajny, taką fajną półkę na herbaty w kuchni i zobaczcie, one wyglądają tak, po prostu pachną, pachną mistrzowsko. Nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak mistrzowsko, ale wyglądają pięknie, bardzo tak neutralnie. I każdy z tych herbat po prostu jest, o tak to wygląda, no naprawdę super. Już nie mogę się doczekać, kiedy je będę piła i kiedy będę mogła wam, to jest czarna herbata, kiedy będę mogła wam powiedzieć, jak smakują i wam pokazać ten mój kącik. Ale tych herbat jest 10 przy różnych zapachach. Jak nie zapomnę, to podlinkuję wam na dole aukcję do Allegro. 5 herbatek kosztuje 44,44 na Allegro, więc spoko i możecie sobie wybrać tam przeróżne rzeczy. I słuchajcie, najbardziej, no, po prostu najbardziej wyczekiwany przeze mnie prezent to jest, słuchajcie, torebka. I jest to torebka Liju, jest przepiękna, też postaram się wam podlinkować na dole. Z tego co wiem, to Dania zamawiał ją na stronie Wardow, jakoś tak się nazywa strona, jest idealnej wielkości. Ja długo szukałam idealnej torebki, bardzo długo, bo powiem wam, że szukałam tej torebki i na początku znalazłam idealną taką z Calvina Kleina, właśnie tak, w tym fasonie. Ona była dwukolorowa, była na dole czarna, a na górze chyba taka kremowa, ale ta torebka wyprzedała się szybko i później zamiast 250 kosztowała 500 zł, więc bez sensu. I posłuchajcie, później znalazłam to i to jest Liju i słuchajcie, no jest boska, ona jest właśnie z takiego motywu ala skóry, z tyłu jest taka sama, tylko bez napisu, ma ten napis Liju i słuchajcie, no ma długi pasek, który idealnie można tutaj, sorry, słuchajcie, muszę was, bo... gotuję obiad, po prostu zadzwonił dzwonek, ma idealną długość, super pasek, jest świetna, kosztuje co prawda 475 zł chyba, w cenie regularnej, ale Daniel naprawdę fajną, fajną promocję znalazł, bo była na promocji, jeszcze był kod zniżkowy 10% na hasło Black, na Black Friday, więc naprawdę super, był w super promocji, ale powiem wam, że no torebka jest boska, wygląda cudownie i też postaram się wam ją podlinkować na dole, jeżeli jeszcze ją znajdę, bo ja jak kiedyś na nią polowałam, ona była na promocji za 300 zł. Później jak chciałam ją zamówić, to kosztowała 475 i znowu była na promce. Także nie wiem, czy jeszcze jest, ale podlinkuję wam, jest naprawdę piękna. Także no super, polecam, nie wiem, tutaj jest tak ciemno, więc pokazuję, ale jest naprawdę boska i ma idealną wielkość, bo każda torebka, której szukałam, była po prostu mała. Ona była albo przez pół, albo jakaś taka, a tutaj mi się mieści portfel, mieści mi się portfel, telefon, klucze, jakieś gumy do rzucia, holsy, pomadka do ust, także takie najpotrzebniejsze i perfumy jakieś małe. Więc najpotrzebniejsze rzeczy, które ja muszę mieć, mi się mieszczą, to jest idealne. I ona ma chyba z tego co każe 23 tutaj na długość, także idealnie. Także to wszystko, słuchajcie, ja idę kończyć obiad, oglądać Ukrytą Prawdę, składać pranie, montować filmik, wstawić filmik na kanał, mam naprawdę jeszcze masę pracy, poogarniać trochę, więc dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnych vlogach. Dziękuję bardzo serdecznie, że jesteście i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!